Agata Duda może wywołać zawrót głowy u wielu osób. Pierwsza dama, która w większości sytuacji pozostaje w cieniu, postanowiła wyjść przed szereg i przy okazji napsuć krwi wielu prawicowym politykom. Małżonka Andrzeja Dudy zrobiła coś wielkiego dla Jerzego Owsiaka. Agata Duda raz na jakiś czas decyduje się na posunięcia, które nie do końca mogą przypaść do gustu wyborcom związanym z niegdysiejszym ugrupowaniem jej małżonka. Pierwsza dama po raz kolejny dała do zrozumienia, że nie będzie stała obojętnie w momencie, w którym prawica stara się pokrzyżować szyki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Agata Duda zrobiła to dla WOŚP od dawna wiadomo, że środowiska prawicowe, a tym samym zebrane wokół Prawa i Sprawiedliwości nie przepadają za działalnością Jerzego Owsiaka. Pomimo jego wielkiego wkładu w ratowanie żyć polskich pacjentów, nadal jest mu zarzucane wiele niecnych czynów, których nigdy się nie dopuścił. Na szczęście prezydentowa nie zostaje obojętna na los dzieci, na leczenie których zbierano fundusze podczas wielu finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwsza dama już w zeszłym roku pokazała, że nie boi się nagonki z prawej strony sceny politycznej. Wówczas specjalne wydanie memicznej fotografii, na której wita się z duchownymi, zostało wylicytowane za astronomiczną kwotę 200 tysięcy złotych. W tym roku prezydentowa ma nadzieję na powtórzenie, a być może nawet przebicie wyniku. Na odpowiedniej stronie internetowej pojawiła się już aukcja, na której wystawiono prawdopodobnie jej najsłynniejszą tegoroczną kreację. Chodzi oczywiście o kwiecistą suknię, w której pozowała przemierzając na bosaka pomieszczenia Pałacu Prezydenckiego. Cena wywoławcza – 1000 zł, komplet sukienka kremowa w kwiaty z zielonym żakietem i paskami uszyty przez polską markę Ela Piorun z Warszawy. Do kompletu dołączone jest zdjęcie z podpisem pani prezydentowej. Zdjęcie zostało wykonane 20 września 2018 roku w sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego, po uroczystościach V-Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy, które odbywały się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, można przeczytać w opisie aukcji. Pod pamiątkową fotografią nie mogło oczywiście zabraknąć odpowiedniego podpisu. Buty mają to do siebie, że czasem je zdejmujesz, z czasem z ulgą zrzucasz ze stóp, a czasem spadają. Same uśmiech Akorna Hauser Duda, głosi odręczny podpis pod zdjęciem pierwszej damy. Na ten moment cena sukni wraz ze zdjęciem wynosi 1000 zł. Do końca aukcji na rzecz WOŚP pozostało jeszcze 16 dni.